jednorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na działkach numer 101, 102, obręb 45 Dobrza oraz przebudowa istniejącego zjazdu z działki drogowej numer 247/1, obręb 45 Dobrza na teren działki numer 101, obręb 45 Dobrza przy ulicy Skłodowej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Może dwa słowa na ten temat. Postanowiliśmy pozytywnie zaopiniować ten wniosek z uwagi na to, że inwestor, projektant przedstawił nam właśnie propozycję, że to będzie budynek pięciopiętrowy. Troszkę te wymiary, które podał, bo podał, że wysokość jest 18,8, to trochę się tak kłóci. No ale skoro powiedział, że będzie 5 pięter, więc właściwie nie było się do czego tam doczepić, bo trzymamy się tej zasady, żeby jednak nie przekraczać takiej wysokości 5 pięter w naszej dzielnicy. I dlatego postanowiliśmy zaopiniować pozytywnie. W tej okolicy jest szereg jeszcze innych domów, które są o podobnej wysokości, także to jest jeden. Jeszcze jeden dodatkowo w tym miejscu, tam obecnie jest dużo pastów, jakieś takie wysypisko dzikie. Znaczy to, w chwili obecnej to tutaj jest taki, budynek, który tutaj widać, który jest przeznaczony do wyburzenia. No i obok jest taki, to jest taki budynek przemysłowy. Obok sąsiedztwie jest już też podobnej wielkości budynek mieszkalny. Natomiast to, co tutaj widać u góry, to jest ten teren przy ulicy Augustynka Wichury, o którym no, już wielokrotnie żeśmy mówili, na którym jest planowana inwestycja. Na razie tam są drzewa. Kiedyś tutaj w tym rejonie był plac zabaw, także to jest ten rejon, a tutaj mamy składę. Tutaj inwestor przedstawił takie bardzo schematyczną elewację, która może przypominać do złudzenia mur z cegieł, ale jest to elewacja dla potrzeb decyzji, opinii do decyzji WZ. No i to wystarczające. Także to jest znaczy, jakie pytania? Ile jest przewidzianych miejsc parkingowych? Wszystko są podobne do mieszkania? Tam jest dość dużo miejsc parkingowych podziemnych, jak również miejsca parkingowe na ziemię. W tym momencie nie pamiętam dokładnie, ale w dokumentacji było wskaźniki, tak, Te wskaźniki z zlecenia z inwestorów są zgodnie z ustawą, czyli to jest między 0,5 a 0,7. No i zwykle deweloperzy nie robią nic więcej ponad to, co ustawa nakazuje. Nie widzę więcej zgłoszeń. Tak, w tym razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Dziękuję. Jest tryb, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury Stali.